Siemaneczko, witam was przeserdecznie. Z tej strony oczywiście Kazumi i witam was w filmie z najnowszych newsów z naszej pikselowej gry. W ostatnich dniach troszkę się działo i to nawet dość kontrowersyjnie. Prawdopodobnie wyciekł nowy koń. Są tutaj spekulacje, że jest to Sally Francis, ale żadnych potwierdzeń nie ma. Oprócz tego mam dla was drugi temat związany z zdjęciem stworzonym przez generator AI na starostable'owego Spotify'a. Ten temat będzie naprawdę bardzo długi. W trakcie, kiedy szukałam informacji od jednej z artystek Red, którą możecie kojarzyć z Instagrama, troszkę się tam właśnie doedukowałam. Także myślę też, że uspokoję wasze wszystkie wątpliwości. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam was serdecznie do oglądania. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawicie łapęcie w górę, subskrypcję, no i dzwoneczek, żeby być zawsze na bieżąco właśnie z takimi smaczkami z naszej różowej gierki. Oprócz tego zachęcam również do wspierania mojego kanału. Są za to bardzo fajne bonusy. Więc jeśli wesprzesz, będzie mi niezmiernie miło i będę mogła jeszcze bardziej rozwijać swój kanał. Także więc tutaj pozdrawiam moich wszystkich wspierających. Ty też możesz się tutaj znaleźć. Jak niektórzy z was mogli już gdzieś zauważyć, takie oto zdjęcie ukazujące coś stworzonego przez po prostu sztuczną inteligencję, to generalnie zostało też uchwycone przez różnych artystów. Ja na przykład takich elementów bym nie zauważyła, no bo jednak nie siedzę w tym, nie interesuję się też za bardzo jakby rysowaniem, nie rysuję też sama, nie tworzę jakiś tam grafik, więc no dla mnie to jest po prostu niezauważalne. To niektórzy artyści po prostu oburzyli się tą sytuacją, że SSO też w ostatnim czasie zwolniło pracowników i to było też około 15%, o czym też poinformowali, poprzez redukcję etatów. No i też były takie właśnie pogłoski, że wtedy SSO stworzyło jakąś grafikę pochodzenia AI, także no tak to właśnie wygląda. Doszło nawet do tego, że Kajtek na przykład skończy ostatnią część Śnieżnej Krwi i więcej nie będzie się brać za produkcje związane ze Star Stable. I przerzuci się na zupełnie inną produkcję z inną tematyką. Jako artysta, co jest zrozumiałe, nie będzie wspierać tego typu rzeczy, jakim jest używanie generatora. Sama uważam, że artyści, którzy zostali zwolnieni, to byli bardzo dobrzy artyści. Już nawet nie wspomnę o zwolnieniu na przykład Heleny Dahlgren, czyli autorki książek z SSO, tych trylogii i tak dalej, czy dwóch pozostałych artystów, jeśli chodzi o okładki książek i nasze słynne ekrany ładowania do gry. No i oczywiście komiksy. Ostatnio też pracę w Star Stable Entertainment zakończył jeden z najbardziej lubianych Game Masterów, czyli Game Master B. Pod ostatnim postem na swoim Instagramie poinformował, że opuścił Star Stable, aby złożyć ofertę w innej firmie. Dla Star Stable pracował aż 4 lata. No i tutaj generalnie dziękuję za wszystko, za spędzony czas w grze. Możemy się w tym poście po prostu pożegnać. No i to w sumie byłoby tyle z tego postu. Zarazem miłe, ale i smutne pożegnanie. No ale każdy z nas jakiś swój nowy rozdział w życiu zaczyna. Teraz przejdziemy do tego postu, w którym też tutaj jest udowodnione też jakby o co chodzi ze stworzeniem zdjęcia ze sztucznej inteligencji. Także ostatnio, ale też głównie artystom, zwrócili uwagę na niepokojący temat. Ustalono, że Star Stable jednokrotnie wykorzystuje sztukę i to po wielu zwolnieniach artystów. No i tutaj pokazane są różne szczegóły, które jakby ze sobą nie współgrają. Coś jest nie tak na przykład właśnie z keyboardem, tutaj z siodłem, w ogóle z rękami. Po prostu widać to okiem artysty, że tą pracę nie robił po prostu żaden artysta. A dlaczego w ogóle AI jest złe? To raczej każdy z was powinien wiedzieć, jeżeli tak dokładnie nie wiecie, to już wam też tłumaczę.
akurat w pierwszym zdaniu też jest o tym napisane, że generowane przez AI różne zdjęcia, to jest to zbiór różnych zdjęć, ogólnie z internetu, stworzonych przez ludzi. Czyli powiedzmy, jeśli stworzycie jakąś pracę konia, jakiś rysunek, to jest to komplikacja różnych prac artystów. Oczywiście wygenerowany obraz nie jest kopią, lecz jest tam cząstka jakiejś pracy. Dlatego jest to bardzo złe. Takim czymś też można generalnie kogoś oszukać. Na przykład jak ktoś chwali się, że robi jakieś tam prace i że sprzedaje je, no to jest akurat bardzo złe. Dlatego jeśli kupujecie jakieś prace, to artysta zawsze powinien wysłać speedpainta, czyli jak krok po kroku wykonuje daną pracę. No i dlatego ma to też dużo negatywnych opinii. Więc w stosunku do artystów SSO, taki potężny plaskacz aż. Tutaj mamy coś takiego, że zostało to ostatnim razem modyfikowane w piątek 8 grudnia. I początkowo to zdjęcie było właśnie wtedy. Bo generalnie teraz na Spotify'u to zdjęcie zostało już usunięte. A teraz powiem wam, co tak dokładnie SSO na to odpowiedziało. W ostatnich relacjach SSO odpowiadało na różne pytania graczy. To ktoś napisał o używaniu AI. Na co dziewczyna odpowiedziała, że ktoś z ich muzycznego teamu użył tego obrazka na last minute i był to błąd. Ale rozumieją to, ludzie popełniają błędy i następnym razem dopilnują, żeby to się już więcej nie powtórzyło. Także taka odpowiedź z ich strony. Dobrze, że jakieś odwołanie chociaż do tego było, bo tak to wiemy co nieco. Ale jednak wychwycenie przez artystów na przykład właśnie tych różnych elementów, czy coś tutaj nie zgadzało się właśnie z wodzami, czy samą anatomią konia, no jak widać było dobrym trafem. A po prostu zespół SSO wykorzystał to tak jakby na ostatnią chwilę, no i tak to się w sumie wydarzyło. I ten sztuczny obraz po prostu został usunięty ze Spotify'a. No i teraz, moi kochani, ostatni temat, czyli wyciek konia, który jest bardzo podobny do konia holenderskiego, jednakże nie do końca. Ten obrazek pochodzi z Twittera, inaczej X-a, od jednego jakby z pracowników Star Stable, od strony technicznej. Dev, bo tak nazywa się ten technik, dał wpis, kiedy bug jest tak duży, że trzeba zabrać ze sobą toaletę. No i tutaj mamy oczywiście toaletę taką tą w SSO i jakby w niej jest jakiś koń, no nie? No i generalnie ludzie bardzo dużo porównywali tego konia do Holendera i szczerze, on jest bardzo podobny. Ten koń na zdjęciu, w tym kiblu, okay, ma totalnie inną grzywę. Ma jakby takie chudsze nogi, no może bardziej one są bliżej siebie. Jakby inne kopyta, te przednie zwłaszcza. Możliwe, że jest to po prostu jakieś nowe umaszczenie od konia holenderskiego, co też tutaj dużo osób pisało w komentarzach. Jednakże jest też sporo osób, które twierdzą, że jest to nowy koń i być może jest to rasa Sale Francis. Chociaż tutaj autor tego wpisu odpowiedział gifem maybe na to, że ktoś napisał, że jest to nowy koń. No z tym może to bardziej, może faktycznie tak może być. No także, no nie wiem. Jak dla mnie to jest takie 50-50, bo szczerze bardzo przypomina mi konia holenderskiego. Jakby może to jest jakiś koń magiczny, aż tak może być. Po prostu jakieś może nowe umaszczenie do tego konia. Jednakże nie wykluczymy faktu, że też to może być po prostu nowa rasa koni, czyli Sale Francis. Jak wiemy, SSO na swoim Instagramie dało zapowiedź już umaszczeń właśnie tej rasy. I tutaj był jakiś taki kasztan. Więc no, szczerze, naprawdę trudno mi to określić. Dla mnie to jest takie normalnie 50-50. Jeśli chodzi o te Sale Francis, ja naprawdę nie mam pojęcia. Zdania są podzielone. Albo jest to koń magiczny, albo po prostu nowe umaszczenie do konia holenderskiego, albo jest to faktycznie Sale Francis. Dajcie znać w komentarzu, jakim teamem jesteście. Ja nie jestem w żadnym, bo byłabym w sumie w dwóch, ale ciężko to określić, naprawdę. Także, moi kochani, to by było na tyle z tych informacji.
mega się na nie przygotowałam, mam nadzieję, że to jak najbardziej docenicie. Taką oczywiście łapencją w górę, subskrypcją, jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, no i koniecznie zostawcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco właśnie z takimi fajnymi informacjami ze świata oczywiście Star Stable, a ja się już z wami żegnam, trzymajcie się i do następnego.